Chwała Jezusowi. Chciałbym dzisiaj dzielić się, wrócić do psalmów, do rozważania psalmów. Pamiętacie, dawno już chyba z 2 miesiące psalmami nie dzieliłem się. Ostatnio dzieliłem się z wami, czy nauczałem na temat życia Józefa i jak to dobrze wielu zauważyło, tam było mniej życia Józefa, więcej naszego życia i o to chodziło. A teraz chciałbym przejść do psalmu 73 i zobaczyć, czego chce nas dzisiaj nauczyć Duch Święty odnośnie naszego życia z Jezusem. Wiecie, psalm 73 ma taką nazwę, która brzmi groźnie, ale nie jest groźna, nazywany bywa czasami psalmem dydaktycznym. Co to znaczy? To znaczy, że to jest taki psalm, w którym jest lekcja, którą Duch Święty chce przekazać swojemu Kościołowi. Czyli jest coś, co Pan chce nas nauczyć. Psalm nauczający. I wiecie, to jest taki psalm, który powstał w bardzo specyficznym żydowskim środowisku, a mianowicie powstał w środowisku nauczycieli, mędrców żydowskich, mędrców Izraela. I oczywiście nie pisze tam to może nigdzie w nagłówku, że on tak powstał, ale cały jego skład, jego budowa, to w jakiś sposób zostaje wypowiedziane, wyraźnie wskazuje na to, że był pisany przez mędrców, przez tych, którzy badali, poznawali, szukali Bożego oblicza. Mamy jego autora, Asafa, ale potem może później. Wiecie, bardzo ten psalm przypomina przypowieści Salomona albo rozmyślania Dawida z psalmu 37, lub też jest taki psalm nazwany Pieśń synów Koracha, psalm 49. I właśnie psalm 73 bardzo przypomina takie tego typu mądrościowe, takie nauczanie po prostu. I teraz powiem tak, o czym jest ten psalm? Powinienem zacząć pytaniem, czy ktoś z nas nie miał w życiu takich chwil, o jakich za chwilę będzie mowa? Powiem wam, że zanim przeczytam ten psalm, jestem przekonany, że wielu z was dokładnie tego doświadczało. Powiem najpierw tak na chłopski rozum, a później wejdziemy głębiej w tekst. Czy nigdy nie zadałeś sobie pytanie, dlaczego ty, modląc się, zmieniając swoje życie dla Pana, często spędzając dla Niego czas i siły na służeniu Mu, patrzysz na bezbożników, a oni się śmieją i dobrze się im powodzi. Mieliście coś takiego? Dokładnie. Większość z was przyznaje, patrzymy na bezbożnika i bezbożnikowi się powodzi, a ja jestem jakby ciągle, no nie mam takiego sukcesu jak ten bezbożny. I o tym jest ten psalm, o tym na ten temat chciałbym też dzisiaj nauczać. Nawet zatytułowałem dzisiejsze słowo czy kazanie pozorny sukces bezbożnika. Ci z was, którzy dłużej chodzą z Panem, znają już, jakie pozory, jakie kłamstwa niesie ze sobą ten pozorny sukces. Niektórzy z nas, którzy są młodzi, dajemy się czasami nabrać na oprawkę, w której bezbożnik występuje, czyli samochód, finanse, jego wygląd. Ale ci z was, którzy już przeżyli trochę lat, widzieli już niejedno, jak się waliło w życiu. Widzieli niejedno, jak się w życiu paliło. Widzieli niejednego, który jeszcze 10 lat temu miał być najważniejszy, dzisiaj go nie ma. I potraficie rozpoznać pewne pozory. Widzieliście niejedną klęskę i oglądaliście niejeden koniec. I wiecie, że tak naprawdę w końcu człowiek dochodzi do miejsca, kiedy musi się rozpłakać i powiedzieć, Boże, pomóż mi. Albo znika. Prosty przykład wam podam. Kto choćby chociaż raz był przy umierającym, nie wiem, ilu z was tutaj na tej sali miało, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest nawet okazja, przywilej, możliwość, nie wiem, smutny przywilej, o tak powiem, bycia przy umierającym. Bo to też jest służba, wiecie. To wiemy, jak bardzo różni się umieranie wierzącego i niewierzącego. Wystarczy porozmawiać z lekarzami, którzy częściej mają z tym do czynienia. Kiedy odchodzi wierzący człowiek, jak inaczej to wygląda. Kiedy odchodzi niewierzący, jak inaczej to wygląda. W jednym wypadku jest pełny pokój. Jak gdyby tylko przechodził gdzieś po mostku na drugą stronę.
W drugim jest totalna panika, strach, krzyk, ściskanie do czerwoności dłoni swojej żony albo męża, albo dzieci. Strach przed tym, co zbliża się z drugiej strony i czuć, że nikt nic nie może już zrobić. Czytajmy się w słowa tego psalmu. Jeżeli chcecie, otwórzcie wasze Biblię. Celowo przygotowałem wam trochę inny przekład, abyście sobie mogli porównać słowa. W waszych Bibliach ten psalm jest przetłumaczony przez innego tłumacza. Ja mam przetłumaczony przez innego hebraistę. I celowo to tak zrobiłem, byście mogli sobie porównać i wsłuchać się w Słowo Boże. Psalm Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. Bo dla nich nie ma żadnych cierpień. Ich ciało jest zdrowe, tłuste, nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. To też ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. I ich nieprawość pochodzi z nieczułości. Złe zamysły nurtują ich serca. Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Dlatego lud mój do nich się zwraca i o picie piją ich wodę. I mówią, jakże Bóg może widzieć, czyż Najwyższy posiada wiedzę? Takimi oto są grzesznicy i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród twoich synów. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe. Póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem. Jak snem po obudzeniu. Panie, powstając wzgardzisz ich obrazem. Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem, byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę, prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce. Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki, bo oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec Ciebie. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Amen. Piękny psalm, co? Słuchajcie, już samo przeczytanie tego psalmu by starczyło, prawda? Już byście mogli powiedzieć, że coś duchowego człowiek przeżywa. Wiecie, w tym psalmie poruszamy się między duchowymi faktami nieba i rzeczywistością tego świata. Z jednej strony to, co jest prawdziwe w niebie, z drugiej strony to, co jest prawdziwe, rzeczywistość tego świata, to, co ten świat sobą reprezentuje. I Biblia po raz kolejny pokazuje nam, że nie jest religijną książeczką dla obłudnych ludzi, która będzie siała propagandę dla Pana Boga. Jest księgą, która mówi wprost o ludzkich wadach, zwątpieniach i problemach. Tym razem o zazdrości wobec bezbożnych. O tym, że lud Boży widzi, że im się dobrze powodzi przecież. Jest Bożym Słowem. Pełnym zrozumienia dla tego, czym naprawdę my jako ludzie jesteśmy. Gdzie w tak wielu sprawach człowiek się przecenia, a w innych z kolei nie docenia tego, co myśli o nim Bóg. Zobaczmy na te wersety. Moje marzenie jest tak się dzielić z wami tymi kazaniami z psalmów, tymi całą już serią teraz psalmów, którą zdążyłem z tej kazalnicy wypowiedzieć, abyście pewnego dnia, kiedy wiecie, będziecie czytać psalmy, aby się wam serce w Panu radowało, abyście wzrastali czytając je, abyście czynili wasze życie takim otoczonym Bożą rzeczywistością, Bożym Słowem, aby te psalmy do was przemawiały. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć parę wersetów
Od pierwszego do trzeciego chciałbym przeczytać. Psalm Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Dlaczego? Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. Jakże to jest często w naszym życiu, że patrzymy na ludzi, którzy nie wierzą w Pana, patrzymy na ludzi, którzy są tak daleko od Boga i wydaje nam się, że oni są jacyś tacy bardziej zadowoleni. Ale zwróćcie uwagę od początku, jak się zaczyna ten psalm. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Zobaczcie, ten psalm rozpoczyna się takim radosnym stwierdzeniem duchowej prawdy. Tutaj czasami nie używa się tego słowa prawych, jak dobry jest Bóg dla prawych. W niektórych miejscach, niektórzy tłumacze tłumaczą tutaj, jak dobry jest Bóg dla, i tam jest napisane Izraela, dla Izraela. Oczywiście wiemy, że w tym wypadku nie chodzi o to, jaki ktoś ma paszport, czy ma izraelski, czy polski, ale chodzi o Boży lud. W rzeczywistości jednak ten psalm jest lekcją, jak radzić sobie z podważaniem tej radości w Panu. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Wierzycie w to? Zawsze, na każdym kroku, tak się wam wydawało? Ten psalm jest receptą na to, jak sobie radzić i co człowiek naprawdę czuje, i jest też Bożym jakby wykładem tego, że Bóg to widzi, że mamy czasami problem, bo grzesznicy wydają się, że są czasami szczęśliwsi. Jest lekcją, jak radzić sobie z podważaniem tej prawdy, że Bóg jest dobry dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Jak sobie radzić z podważaniem tej prawdy przez pewne, wydawałoby się, fakty w naszym życiu, w okolicznościach, w których się znajdujemy. Gdzie werset pierwszy, mam wrażenie czasami, kiedy czytam cały psalm, że jest tu wpisany jak temat lekcji. Że jest taki jakby tematem tej lekcji, wynikiem ogromnej duchowej walki, jaką otrzymał psalmista, czy jaką stoczył psalmista przed Bożym obliczem, aby uświadomić sobie, gdzie i jaka jest prawda. Czym jest ten okrzyk? Czym jest to wyznanie? Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. Czym On jest dla ciebie? Jest faktem, jest twoim świadectwem? Czy jest tylko czymś, co jest doktrynalne? Co nauczamy? To jest tak, jak najpiękniejszym momentem w życiu rodzica, mamy i taty, jest moment, kiedy ich dziecko przestaje wierzyć ich wiarą. Przestaje wierzyć wiarą ojców, a zaczyna wierzyć swoją wiarą. Innymi słowami, żeby było jasno, o czym mówię, kiedy jego Bóg staje się jego Bogiem, a nie twoim Bogiem, nie Bogiem mamy, nie Bogiem taty, ale jego osobistym Panem i Zbawicielem. Amen? Kiedy on sam mówi, kiedy mój syn nie tylko powtórzy, że kocha Jezusa, no bo w naszym domu się tak mówi, kiedy nie tylko powie, że Pan Jezus jest Bogiem, bo w naszym domu się tak mówi, kiedy nie tylko powie, że Jezus jest Zbawicielem, bo u nas się tak mówi, ale kiedy ze łzami w oczach to się stanie prawdą jego życia. Wtedy to jest to. I tak samo jest z tym okrzykiem. Jak dobry jest Bóg dla prawych, tych, co są czystego serca. Jeśli powtarzasz coś, co no tu się tak mówi, wiadomo, że nikt w zborze z reguły, chyba że jest no troszeczkę... ma problemy, nikt nie będzie krzyczał głośno, nie ma Boga, nie ma Boga, nie ma Boga. Wszyscy w Kościele mówimy, jest. Jest dobry, jest prawy, sprawiedliwy. Ale potem przychodzą poniedziałki, wtorki i środy i nie zawsze tak do końca rozumiemy, co się dzieje. Najczęściej nie rozumiemy, co się dzieje i mamy z tym problemy. To jest coś, co musi ukształtować w was chodzenie z Chrystusem. Jeśli ten okrzyk powstał w ogniu doświadczeń, zmagań i cierpienia, jest jedną z najgłębszych duchowych prawd, dających nam siłę. Jeżeli przeżyłeś kiedyś chorobę i druga osoba ci opowiada, jak to jest być chorym, to inaczej na to patrzysz niż ktoś, kto nigdy nie przeżył choroby, zgadza się? Jeżeli kiedykolwiek przeżyłeś coś, co było dla ciebie straszne,
to wiesz, że tylko ci, którzy to przeszli, zrozumią cię. Kiedyś pamiętam, pokazywali w telewizji wycieczkę byłych więźniów obozu Auschwitz, którzy spotkali się właśnie w Oświęcimiu w obozie. Pomyślałem sobie, gdybym zasiadł między tymi ludźmi, nie rozumiałbym nawet, o czym mówią. Kiedy oni by mówili o głodzie, przed moimi oczami byłyby kadry z filmów Spielberga, Lista Schindlera, czy Zapamiętaj swoje imię, sławny polski film o obozach. Tylko tyle bym widział. Kiedy mówiliby o ziemniaku, to ja bym widział tylko scenę z tego filmu, jak ta matka nocą przemyka się, omijając reflektory i strażnice, żeby jednego surowego ziemniaka, ryzykując własne życie, bo za takie coś szło się do gazu albo było się rozstrzeliwanym, podać jednego surowego ziemniaka swojemu dziecku pod drzwiami. Kiedy oni o tym mówią, oni wiedzą, o czym mówią. My wiemy, co oglądaliśmy w telewizji. I podobnie jest z Bogiem. Kiedy ludzie mówią, dobry jest Bóg dla prawych, tych, co są czystego serca, to trzeba coś przeżyć. Inaczej brzmi to w ustach śpiewających bezmyślne piosenki, a inaczej w ustach składających świadectwo o Bożej woli. Kiedy rozmyślałem nad tym, przyszła mi do głowy pewna osoba, której świadectwo kiedyś bardzo, bardzo mnie dotknęło. Pamiętacie taką osobę Corrie ten Boom? Corrie ten Boom była Holenderką, która poszła, czy właściwie no poszła tą najtrudniejszą z możliwych dróg w czasie okupacji. W okupowanej przez hitlerowców Holandii postanowiła ukrywać w swoim domu Żydów razem ze swoją siostrą. Świadoma ceny, którą będzie musiała za to zapłacić, pewnego dnia musiała ją zapłacić. Razem ze swoją siostrą została wzięta do Dachau, gdzie w głodzie, w chorobach jej siostra umarła, do końca wierna Panu. A Corrie ten Boom wyszła z obozu koncentracyjnego i naprawdę nadal składała świadectwo, że Bóg jest Bogiem wielkim i wiernym. Dała dowód temu, kiedy podczas jednej z ewangelizacji w Niemczech, opisuje to zresztą w swojej książce, każdy z was, kto czytał jej książki, wie, o czym teraz powiem, rozpoznała na sali jednego z esesmanów. I wszystko, co w sobie miała, to była łaska, którą jej okazał Jezus. Jezus dał jej siły, by przeżyć i postanowiła Jemu dać nadzieję, aby też mógł żyć. I poszła do Niego z wybaczeniem Pana Jezusa. Wybaczając Mu i przyprowadzając Go przed Boże oblicze, aby stał się dzieckiem Bożym. Kiedy to jest prawda dla nas, wtedy zrozumiemy, przez co przechodził ten psalmista. Wiecie, zobaczcie, bo kiedy tak się zaczyna psalm, który mówi o tym, że czasami zaczynamy wątpić, czy Bóg na pewno jest po naszej stronie, albo czy Bóg jest wierny swojemu słowu, a tutaj psalm się zaczyna, jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. To, o czym jest mowa potem, nasunęło pewną myśl, jest taki teolog, on jest luteraninem, luterański teolog Hermann Günkel. I on pierwszy odważył się to wypowiedzieć głośno, ale wielu tak już myślało przed nim, że być może pierwszy werset został dopisany potem, bo tak bardzo nie pasuje do tego, co jest po nim. I Günkel mówił, że pierwszy werset został dopisany potem, żeby nie zgorszyć czytelnika tym, co będzie musiał czytać. Ja tak nie myślę. Nie moja to rzecz. Wiem jedno, że to jest na pewno prawda. Wierny, dobry jest mój Bóg. Omal nie potknęły się nogi moje. Kto z nas nie wie, o czym mówimy? Fizycznie i duchowo, prawda? Nie wierzę, że jest na tej sali ktoś, kto się nigdy nie wywrócił. Każdy, kto chodzi pionowo i na dwóch nogach, już się wywrócił. Nie wierzę, że jest na tej sali ktoś, kto nie wywrócił się też duchowo. Kto nie miał nigdy momentu, kiedy musiał przyjść z tymi gorzkimi łzami podobnymi do Piotrowych i powiedzieć, Panie, zawiodłem.
nawet jeżeli by nikogo nie było, to ja będę ten jeden i wam powiem. Choć wiem, że wielu z was też to doświadczyło, że gorzkie są łzy, kiedy zawiedziemy Pana, prawda? Omal nie potknęły się moje nogi. Gdzie w języku biblijnym, w zrozumieniu Biblii oznacza to odejście od prawdy, od dobrej nauki. To znaczy, że potykają się nasze nogi, że przestajemy iść prawą drogą. Zobaczcie, pamiętacie na pewno Eliasza na górze Karmel, który wzywał ludzi, aby przestali kuleć, prawda? Aby przestali iść jak chromi, aby do końca się zdecydowali, po czyjej stronie chcą stanąć, czy po stronie Boga, czy po stronie Baala. Ponieważ stanie po dwóch stronach nazywał po prostu kulawym chodzeniem. Człowiek się musi zdecydować, jak chce chodzić. Nie można służyć dwóm panom, nauczał nas Pan Jezus. Dlaczego? Ponieważ nie można służyć dwóm panom dlatego, że pewnego dnia równocześnie mogą nas do czegoś wezwać. I co wtedy? Jakiś czas można się oszukiwać, że służę dwóm panom. Wyobraź sobie, że jesteś sługą dwóch panów, bo chcesz na tym lepiej wyjść. Czy sługa nie może pracować na dwa etaty. Sługą się jest całym życiem, albo się nim nie jest. Wyobraź sobie, że służysz jednemu panu i drugiemu panu. Jakiś czas możesz się oszukiwać, ale co, jeżeli któregoś popołudnia usłyszysz i z prawej, i z lewej. Pan klaskał dawnymi czasy, kiedy wzywał sługę. Do którego wtedy pobiegniesz? Do tego, którego bardziej kochasz. Do tego, którego bojaźń bardziej cię dotyka. Przed którym bojaźń bardziej cię dotyka. Nie można służyć dwóm panom, bo mogą nagle równocześnie nas wezwać. I wszyscy wiemy, jak to jest. Tylko miłość sprawia, że wezwanie kochanego pana brzmi tak wspaniale. Natomiast wezwanie tego drugiego, którego mniej kochamy, może sobie poczekać. I podobnie jest z Bogiem. Jeśli Go kochamy, to jest ważne. Ja po prostu, wiecie, odkrywam, że dla mnie nawet taka prosta rzecz, jak oddawanie dziesięciny, to jest przyjemność. Nie chcę nawet czekać. Ponieważ raduję się tym, że mogę uświęcać to, co mam. Taka prosta rzecz jak poczytanie wieczorem książki. Nie mogę się doczekać, żeby poczytać o moim Panu. Żeby poczytać sobie Słowo. Kocham Go i chcę Go kłaść na pierwszym miejscu. Którego Pana kochasz? Tego sprawy będziesz wypełniał swoim życiem. Którego Pana mniej kochasz, tego będziesz zwlekał, aż w końcu dojdzie do tego, że jeden z Panów się rozgniewa, a drugi zostanie Twoim Panem naprawdę. Przypomina mi się wtedy taka stara chrześcijańska pieśń. Kiedyś bulwersowała ludzi jako rockowa 20 lat temu. Życzę Ci Jezusa, pamiętacie to? To, co... Ci, co wtedy przeżywali młodość, to pamiętają. Życzę Ci Jezusa. Życzę Ci, żebyś Go wybrał. Omal nie potknęły się nogi moje, on pisze, bo zazdrościł komu? Zazdrościł zuchwałym, bezbożnym. Kim oni są? Kim są ci zuchwali i bezbożni? Co Biblia ma na myśli, kiedy mówi o takich ludziach? Wiecie, zuchwali lub niegodziwi to są inaczej głupcy w biblijnym znaczeniu. To są ludzie, którzy głupio wybrali. Wiecie, to samo słowo mamy jeszcze w innych miejscach i przez to, gdzie ono jest użyte, widzę kontekst tego, co Biblia ma, kiedy o nich mówi. Co Biblia ma na myśli, kiedy o nich mówi. Na przykład mówi o nich też, bo zazdrościłem, jak jest w Biblii Warszawskiej waszej? Zazdrościłem komu tam jest? Bo ja nie mam przykładu waszego. Zuchwałem, tak? Jest, zazdrościłem zuchwałym. A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal nie zachwiały się moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników tutaj, w tym tłumaczeniu, którego ja używałem. Tak jak powiedziałem, są to inaczej głupcy. I teraz co jeszcze inny kontekst Słowa Bożego? Psalm 5:5 dokładnie używa tego samego słowa w języku hebrajskim. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, zły nie może z Tobą przebywać. Czyli mamy znowu niegodziwość i złego. Czyli są to ludzie, którzy nie mają absolutnie żadnego dostępu przed Boże oblicze.
Następnie mamy kolejne miejsce, gdzie jest to samo słowo. To i tutaj mamy, i znowu ich widzimy, psalm 75, 5, 6 werset. I tutaj są akurat napominani. Mówię do zuchwałych, nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie wynoście się. Nie podnoście głów przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu. Oto kogo ma na myśli Biblia, kiedy mówi, że psalmista zazdrościł tym, którzy się wynoszą przeciwko Bogu i którzy podważają Jego boskość. Krótko mówiąc, nie uznają Go jako Boga. I tutaj teraz, wiecie, definicja tego słowa, kiedy robiłem sobie egzegezę tego tekstu, pokazuje mi jeszcze więcej. Halal po hebrajsku. Wiecie, co to oznacza? To nie jest tylko niegodziwiec, zły. Halal oznacza kogoś zaplątanego, oślepionego. Jak już dodawałem, głupca i niegodziwca w tym znaczeniu też. Ale również kogoś, kto jest zaślepiony. Czyli jeszcze ciut coś tam widzi, ale już idzie prawie po omacku. Zaślepionego, zaplątanego, zamotanego. To jest znaczenie tego słowa. Zaplątanego w sprawy, metody tego świata. Zaślepionego, czyli nie widzącego tego, co prawdziwe. Czy ktoś taki może być obiektem mojej zazdrości i westchnień? Czy chcę go naśladować? Nawet jeżeli chwilowo wygląda na człowieka sukcesu. Myślę, że wielu polityków dokładnie właśnie takimi ludźmi sukcesu jest. Dokładnie tym słowem są nazywani w terminologii Królestwa Bożego. Pozorny sukces, zbudowany nie tak, jak Bóg chciał. Wielu polityków właśnie taki sukces świętuje. Wiecie, im Bóg jest niepotrzebny. Tak myślą i chcą, aby Kościół też w to wierzył. Oni się zadowolą samą religią. Bóg jest w ogóle do szczęścia im niepotrzebny. Kim oni są jeszcze? Werset 4-8 zobaczmy. Bo dla nich nie ma żadnych cierpień. Ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. To jakby o politykach tu trochę, nie? To też ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości. Złe zamyśły nurtują ich serca, szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem, ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Nie przypominają wam się niektóre elitki? Nie ma dla nich cierpień. A spróbuj powiedzieć im prawdę. Butnie grożą czym? Uciskiem. Albo rabunkiem tam jest dosłownie. Dla nich nie ma żadnych cierpień. Ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Czy zgadzam się z takim stwierdzeniem, że dla nich nie ma żadnych cierpień? Czy bezbożnicy nie mają cierpień? Wiecie, Bóg się nie boi, że myślimy. Bóg dał po to słowa, abyśmy je studiowali. Czy bezbożnicy nie mają żadnych cierpień? A może tylko tak wyglądają? Wiecie, bo gdyby nie mieli żadnych przeszkód, no to o co by się im nogi potykały? Ja myślę, że są to pozory. Są dalej będą wyjaśnione. To pozory. Psalmista celowo udaje, czy celowo pokazuje swoje zwątpienie. Przyznaje się do niego, że czegoś nie widzi, bo potem widać w dalszej części psalmu, że jest świadomy tego niebezpiecznego kamuflażu. Tego udawania. Jakiś czas można udawać. Bo co nam mówi Słowo Boże? Psalmista widzi z jednej strony bezbożnika, który się cieszy, tak? Zadowolony. Bez troski. Ale kiedy to czytasz, to nagle w twoim sercu odzywa się cichy głos Ducha Świętego, przypominający inny werset. Izajasz 48:22. Co tam pisze? Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. No to ludzie, gdzie jest w końcu prawda? No mają czy nie mają? Nie mają pokoju bezbożni.
No większość z was zdecydowanie wybiera, że nie, no bo ich nie lubicie. Ale bądźcie bezstronni. No mają czy nie mają? Zobaczcie, psalmista mówi, nie mają pokoju bezbożni. W księdze, przepraszam, Izajasz tak mówi. A ten tutaj mówi, że widzi ich. Ale dalsza część psalmu pokaże nam właśnie pewien kamuflaż. Kamuflaż tej ziemi, tego świata. Zobaczcie, chcę wam powiedzieć, pokój, szalom jest darem Bożym. Czymś, co świat nie może dać, a tylko Bóg może dać. Tylko Bóg jest dawcą szalom i dlatego Jezus wstrząsał sobie współczesnymi, kiedy mówił, że On daje prawdziwie pokój. I do dziś wstrząsa. Podobnie nauczał Jezus. On daje prawdziwy pokój i świat tego pokoju nie ma. Ale autor psalmu z rozpaczą widzi coś zupełnie innego. Gdzie jest prawda, Panie Boże? Czy jest jakaś prawda? Chcę ją znaleźć. I teraz ważne jest to, co widzi Bóg, a nie człowiek. Jeżeli ufamy temu, co mówi Bóg, chociaż my widzimy inaczej, to Bóg nazywa to wiarą. Usłyszeliście mnie? Jeżeli wierzysz w to, co mówi Pan Bóg, chociaż widzisz, że jest inaczej, Bóg nazywa to wiarą. Czy Abraham mógł mieć dzieci? A uwierzył, że będzie miał? Bóg nazywa to wiarą, czego jeszcze nie widać. On to mówi, a my no na razie nie możemy nawet tego sfotografować, ani opisać. Chciało jest zdrowe i tłuste, tutaj pisze. To oznacza, że nie cierpią biedy. Dobrze się im powodzi, nie są głodni. To coś jak my. Przynajmniej ja. Źle się czułem, jak to czytałem. Myślę, taki niemały człowiek. Nie są tylko piękni i syci. Nie mają ale też codziennych problemów. Coraz bardziej ich odsłania Słowo Boże. Ich recepty, kochani, można słyszeć w naszych czasach codziennie. One ciągle istnieją. To wyrażenie tutaj biblijnie, że ich ciało jest zdrowe i tłuste, oznacza właśnie, że dobrze się im powodzi. To jest synonim dobrego powodzenia się w życiu. Ich recepty na życie są codziennie transmitowane w telewizji. Brukowce i magazyny dla kobiet. Starcza im tydzień, żeby wydać kolejne 100-stronicowe wydanie. Tyle oni robią zła. I niesamowity jest werset 7. I tutaj podoba mi się najbardziej ten werset, w tłumaczeniu takiego biblisty, Alfred Tyrsznic. Posłuchajcie, psalm 73, 7 werset. To jest w tłumaczeniu tutaj Tyrsznica. Jeśli dobrze przeczytałem jego nazwisko, bardzo trudne do przeczytania. Ich oczy zarastają tłuszczem, złe myśli wypełniają ich serca. Przetłumaczył tak z języka hebrajskiego. To, co mają, innymi słowami, ich dobrobyt, zaślepia ich. Uważają się za niezwykłych, ważnych i wpływowych. Iluż ja ich już widziałem w życiu, gdzie oni dzisiaj są. Ilu w hełmie nawet naszym małym ma o sobie taką opinię. Małe elitki, spróbuj im wejść w drogę, każdemu zaszkodzą, wiedzą jak. Nie mają żadnej prawdy w poszanowaniu. Jeśli postąpisz według ich diabelskiej wizji, jesteś swój. Jeśli nie, zniszczą cię, ponieważ kłamstwo jest ich bronią numer jeden. I dlatego uważam, że każdy Polak powinien się modlić gorąco o nasz rząd i nasze władze. Ponieważ kłamstwo, oszczerstwo i bluźnierstwa stały się narzędziami sprawowania władzy w tym kraju. Uważam, że Kościół nie powinien być nigdy w opozycji do rządu. Kościół powinien być wstawiennikiem przed Bożym obliczem, aby rząd otrzymał Boże światło. Kościół nigdy nie powinien być wrogiem prezydenta, premiera ani władz. Kościół powinien być jedynym, kto jeszcze w nich nie zwątpił, bo dopóki Bóg daje dech w ich piersi, ja nie chcę wątpić w żadnego grzesznika, nawet takiego, który jest ważny. Ponieważ łaska Boża działa i kto wie, co się może stać. Szydzą i mówią złośliwie, mówi psalm w 8 wersecie. Butnie grożą uciskiem.
jest dla mnie niesamowite. Czy zdarzyło się wam kiedyś wylecieć z pracy za to, że nie chcieliście pójść na lewiznę jakąkolwiek? Wiem, że wielu z was miało z tego powodu niezłe przejścia. Sobie przypomnę te wszystkie komisje, tych szefów różnych, prezesów, byli i mijają. Mają nas za głupców, ale ich już nie ma, a my jesteśmy. Nasze domy stoją, nasze dzieci rosną i dziękuję Bogu za to, że w nim jest moje schronienie. Szydzą tutaj możemy przetłumaczyć też, że są przewrotni albo że są zuchwali. Tacy są w swojej złośliwości. Powiem to może w ten sposób. Mieliście kiedyś, każdy z was chodził do szkoły, każdy kiedyś był młody, albo jest jeszcze, mieliście kiedyś w szkole złośliwego kolegę? Wiecie, kto to jest? Taki złośliwy kolega. Ktoś, kto się zachowuje, jak gdyby nigdy już nie potrzebował relacji ani pomocy innych ludzi, tylko zawsze jest dla nich złośliwy. I bezbożni dokładnie tak postępują z Panem Bogiem. Zachowują się wobec Niego, jak gdyby Go nigdy nie mieli potrzebować. No oni rzeczywiście tak myślą. Co robią ich usta? Co robi ich język? Zobaczcie. Słowo Boże mówią, że napastują niebo, rozgłaszając swoje bzdury po całej ziemi. Zobaczcie, w ostatnim czasie byli dość aktywni w wielu dziedzinach. Choćby taka dziedzina, którą wszyscy jakby ocieramy się, czy nam się podoba, czy nie. To jest ten show biznes, sztuka, prawda? Film Żywot Briana, Ostatnie kuszenie Jezusa, Kod Leonarda da Vinci, Maria Magdalena. Oczywiście nie mówię o tej chrześcijańskiej superprodukcji, o tej wiecie której. I tak dalej, i tak dalej. Albo książki Bóg urojony, Kod Leonarda da Vinci znowu, Ewangelia Judasza. Różne bzdury, którymi próbują wmówić wierzącym, że Bóg to nie do końca jest prawdomówny. Znamy ich inne cudowne produkcje i pomysły. Czy ich szyderstwo i kpiny z Boga mogą być niebezpieczne? Dla Pana Boga nie. Ale gorzej z ludzką naiwnością. Psalmista mówi, że tak, nawet bardzo, bo ułuda tego świata, blicht i ta fata morgana są skuteczne dla tych, którzy są spragnieni i zaczynają się chwiać, którzy zaczynają zazdrościć, bo Biblia sama mówi, że oto dzieci Boże zaczynają spoglądać w ich kierunku. I to mówi o nas. Co tam widzą? Czy mamy w Biblii jakieś ostrzeżenie? Czy Bóg nam mówi, co widzą? Czy On coś widzi? Powiem wam tak, posłuchajcie kogoś, kogo bardzo, bardzo kochacie teraz. Co on mówi na ten temat? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kochacie tego, który tak zaczynał zdanie? Wy płakać i narzekać będziecie, a świat będzie wam współczuł, tak? Nie. A świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. To jest miejsce, w którym Pan Jezus nas ostrzega, że On je widzi. Mówi, uważajcie, dzieci Boże, bo dochodzicie w swoim miejscu takiego momentu, kiedy w waszym życiu jest wam bardzo trudno. Kiedy w waszym życiu musicie dokonywać wyborów dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla naszej wiary, dla świadectwa Chrystusa, kiedy świat się śmieje, a ty masz nie do śmiechu. Lecz Pan nam mówi, świat się będzie śmiał. Ale posłuchaj. Wiem, że dzisiaj ci jest ciężko, chcę ci coś powiedzieć. Mówi Jezus, twój smutek zamienię w radość, bo jesteś wierny. Twój smutek zamieni się w radość. Widząc teraz to, co nam dał i nauczał nas Pan Jezus, zrozumiemy, dlaczego czasami nasza miara moralności i zasady są nam uciążliwe. Świat je omija i nie widzi w tym nic złego. A my mamy zasady, które nas ograniczają i powodują smutek. Bo czasami w nas odzywa się to drugie ja, prawda? I chcielibyśmy inaczej. Nie wiem, no może wy jesteście tacy pobożni, że nie macie tego problemu już. Wam się to nie zdarza. No. Ale są tacy, co się zdarza, tak? Właśnie. Po minach niektórych z was widzę, że mamy z tym problem. Dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. I mówią, jakże Bóg może widzieć, czy Najwyższy posiada wiedzę? Bóg nie widzi. Innymi słowami, nie ma Boga. A już wam mówiłem, jak się tłumaczy to słowo. Rzek,
głupi w sercu swoim nie ma Boga. Innymi słowami, Bóg nic nie widzi. Bóg coś może? Takimi są grzesznicy, zawsze bez troski, gromadzą bogactwo. I teraz zobaczcie, słowa tutaj obficie piją, dosłownie tłumaczone brzmią chciwie chłeptają. Czyli są spragnieni tego czegoś, nareszcie. Nigdy nie zapomnę świadectwa jednego z moich przyjaciół, wierzących, nie stąd z Chełma, który odwiedził takich swoich znajomych i tam ich dzieci słuchały piosenek. I jedna z tych piosenek otwarcie propagowała homoseksualizm. Zresztą zespół, który grał, otwarcie też go propagował. I ten brat zapytał, czy wiecie o tym? Tych chłopców, którzy tego słuchali. Co propaguje ten zespół, w ogóle ta grupa? No wiemy, ale oni tak fajnie grają, oni są teraz cool. Oni chłeptali coś, co przynosiło im popularność, bo to coś było modne w ich środowisku. I w ten sposób Kościół zostaje, zobaczcie, znieczulony. I zamiast się modlić o homoseksualistów, głosić im Słowo Boże, martwić się o ich duszę, oni zaczęli się z nimi utożsamać w ich grzechu. I wodę, dosłownie woda obfitości, woda zaspokajająca pragnienie. Tylko, że to jest taka woda, którą jeśli pić będziesz, to za chwilę znowu będziesz pragnąć. I to coraz więcej. Zobaczcie, grzech nigdy nie zostaje na małym. Jeśli ktoś się wpakuje w alkoholizm, to nie jest się alkoholikiem cały czas pijąc jeden kieliszek. Jeśli ktoś wpakuje się w pornografię, to w tym się nie trwa cały czas zadowalając się jedną fotografią. Jeśli ktoś wpakuje się w jakikolwiek grzech, zacznij palić, to z czasem będziesz palił paczkę dziennie. Bo potrzeby grzechu są coraz większe. Grzech nigdy nie podaje swojej prawdziwej ceny. Cena przyklejona na nim jest podobna do cen w naszych supermarketach. Jest kompletnie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością przy kasie. Piją całymi łykami naukę i zasady życia głoszone przez puste i wyprane z wszystkiego gwiazdeczki, nauki, rozrywki. Nic im nie przeszkadza. Zbierają bogactwa, mają się całkiem dobrze. I Biblia nie czaruje nas, nie oszukuje. Ci ludzie nie są z tego powodu nieszczęśliwi. Czy więc powinniśmy za nimi iść? Apostoł Jan napisał nam coś takiego. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tu jest początek prawdziwej, takiej królewskiej, wspaniałej teologii albo prawdziwej drogi wiary, którą chcę was zachęcić, byście szli. Drogi za Jezusem. Czy to, co czynisz w życiu, chcesz, żeby było wieczne? Czy chcesz dobre fundamenty kłaść swoim dzieciom i pod swoją wieczność dobrze ją ułożyć w Chrystusie? Grzech nigdy nie wygląda źle. Diabeł nigdy nie wygląda strasznie. Biblia mówi, że on jest pod postacią anioła światłości. A grzech zawsze jest na początku słodki. Narkotyki zawsze na początku dobrze smakują. Papierosy zawsze na początku pachną. Alkohol zawsze na początku pomaga. Złodziejstwo zawsze na początku zaspokaja. Pożądliwość zawsze na początku powoduje, że czujemy się syci. Ale świat przemija wraz z pożądliwością. Grzech nigdy nie był. Wiecie, gdyby, wybaczcie, takie może odpustowe trochę, czy ludowe porównanie, ale gdyby diabeł był idiotą z widłami, z kopytami i z rogami, to nie byłby niebezpieczny. Gdyby był brzydki, nikt by za nim nie chodził. Gdyby opowiadał bzdury, nikt by go nie słuchał. Gdyby grzech wyglądał tak strasznie, to nikt by nie grzeszył. Zauważyliście, że na niektórych fotografiach z wypadków samochodowych celowo pokazują powykręcane naokoło drzewa samochody. To ma cel.
Robią to po to, aby oszczędzić ludzi. Tak to wygląda potem, kiedy u nas niektórzy kierowcy w ogóle nie wierzą, że ich dotyczy fizyka. Mają chyba wykupiony jakiś abonament, że dzisiaj fizyka i przyciąganie ziemskie mnie nie dotyczy. Ludzie nigdy nie rozumieją, że grzech wygląda na początku dobrze. Bo gdyby wyglądał źle, nikt by po niego nie sięgał. Gdyby zawiesić lampę z błyskającym ostrzeżeniem i jeszcze wibrator na haczyku koło robaka, żadna ryba nie weźmie. Albo wyobraźcie sobie, gdyby stworzyć takie elektroniczne butelki dla alkoholików, że butelka na stole otwarta raz wódką cały czas by nadawała różne fakty na temat alkoholizmu, a na nalepce by się wyświetlały zdjęcia z ukrycia zrobione z domów, gdzie alkoholicy rujnują swoje rodziny. Wiecie, co by robiła większość? Przelewałaby to do swojej butelki. Z takiej by nie chcieli pić. Bo ludzie nie lubią wiedzieć. Ale świat przemija. Są rzeczy trwałe i rzeczy tymczasowe. Są rzeczy, które wyglądają dobrze, ale nie są trwałe. Zobaczcie na Mojżesza. I wybrał hańbę Chrystusową jako lepszą niż co? Niż skarby Egiptu. Niż przywileje Egiptu. To wyglądało dobrze. To nie było coś, co mu obrzydzenie dawało. I wersety 13-16 dalej. Czy więc na próżno zachowałem czyste serce w niewinności i umywałem ręce? Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród twoich synów. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz wydawało mi się to uciążliwe. Teraz może troszkę przyspieszę. Psalmista teraz mówi, Panie, a więc po której stronie Ty jesteś? Czy na próżno, on był lewitą, zobaczcie, czy na próżno ja byłem Tobie wierny? Czy więc Boże panowanie, Boże królowanie i to, że Jezus jest Panem, działa jak należy, czy na próżno to wszystko? Po co sobie odmawiać, skoro bezbożnik ma lepiej niż ja? I psalmista stawia sobie i Bogu bardzo trudne pytania i nie ma tutaj kogoś, kto by ich nie stawiał. Wiem o tym. Wiecie, byłoby niesamowite, gdyby Asaf, lewita, prowadzący śpiew w świątyni, autor owego psalmu, mógł porozmawiać z Panem Jezusem. Albo chociaż z apostołem Janem i mógł usłyszeć takie słowa. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni. Czy to jest wasze pragnienie? Gdy się objawi, śmiało stanąć przed Nim. Pomyślmy o tym. Mamy niedzielny poranek. Nasz czas zarezerwowany na to, aby więcej, głębiej i mocniej niż kiedykolwiek pomyśleć o Słowie Bożym, tak? Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Dochodzimy powoli do odpowiedzi. Albo wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy i wierzycie w to całym sercem, albo będziecie się chwiać. Wiecie, jako lewita i prawy człowiek, on przestrzegał wszystkiego, co naucza Mojżesz. Mam na myśli Asafa, autora psalmu. Jego serce było czyste. On używa tutaj hebrajskiego słowa zachach. Czyste jego, nienaganne, naprawdę nienaganne, nie mające sobie nic do zarzucenia. Wskazuje też, jak szczegółowo przestrzegał prawa. A potem pokazuje te słowa, że cierpię chłostę, czy znoszę ciosy, jak jest w waszej Biblii napisane, czy w waszym tłumaczeniu. Oznaczają znoszenie krytyki, nagany, napomnień, która sprawia ból. Wiecie, i dla mnie ten psalm jest ostrzeżeniem przed czasami, w jakich żyję. Zło nazywa się dobrem, dobro nazywa się złem, zło rozdaje swoje nagrody i oto Asaf wie, że liczy się dziś tylko wierność. Pan Jezus naucza nas wierności nawet w tym, co myślimy. Nawet to, co myślisz w swoich myślach.
sprawia, że twoje serce albo jest Bogu wierne, albo nie. I psalmista, pomimo prześladowania, boi się nawet źle pomyśleć, zobaczcie. Nie rozważa odejścia od Pana, ale szuka Jego odpowiedzi. Kiedy dojdziesz do takiego miejsca, bracie, siostro, kiedy dojdziesz do miejsca, kiedy nie będziesz wiedział, co masz dalej robić, abyśmy byli miejscem, czy tu w Boże, teraz, kiedy jest to nauczanie, gdzie podejmuję decyzję, Panie, proszę Cię, Duch Święty, przypomnij mi, abym się trzymał blisko Ciebie. Bo nie ma rozwiązania dla tych wątpliwości. To jest kolejne moje odkrycie tutaj na ziemi. Cały czas bezbożnicy będą wyglądali, jakby mieli lepiej od nas. Nie ma tutaj na ziemi pośród ludzkiej mądrości odpowiedzi na pytania, które zadaje ten psalm. Nie ma ich i nie znajdziecie. Daremnie będziemy szukać po religiach, filozofiach ukojenia dla czasami trudnych pytań. A więc gdzie jest odpowiedź? Dokąd iść? I psalmista odnajduje tą odpowiedź w świątyni. Wchodzi do świątyni i werset 17, co nam mówi? Oto jest jego odpowiedź. Póki nie wniknąłem w co? W święte sprawy Boże. I nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, w co wniknął, aby zobaczyć, gdzie jest sprawiedliwość? A po drugie, co zaobserwował? Koniec tamtych, którym zazdrościł. Ilu ich już było, prawda? W telewizji tych gwiazd. Pamiętam 20 lat temu te gwiazdy, którym zdawało się, że świat leży u ich stóp. Część dzisiaj nie ma. Pamiętam tego jednego, co miał być żywy wiecznie. Miał przeżyć najdłużej. Dzisiaj mu nos odpada i nie wiadomo, co jeszcze mu odpadnie. Stali się kpiną tych, którzy wcześniej im klaskali. Zrozumcie, że kiedy ludzie się zawiodą na świecie, tylko wy zostajecie. Tylko Kościół zostaje. I po to on tu jest, aby głosić prawdę. Ale psalmista nam daje receptę. Jak zazdrościsz światu, wnikaj w sprawy Boże, czyli trwaj w Bożym Słowie i przyjrzyj się końcowi tamtych, którzy krzyczeli przed nimi. Dzisiaj kolejne gwiazdeczki lansują się i mają się za niezniszczalne. Kiedy prochy tamtych już dawno rozłożyły się w ziemi. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem, jak snem po obudzeniu, Panie, powstając wzgardzisz ich obrazem. Zobaczcie, ich droga jest śliska, mówi tutaj, a zagłada zaraz obok. Jeszcze nie zdążyliśmy im do końca pozazdrościć, a już im trzeba współczuć. I teraz wiecie, wersety 18, 19 i 20 bardzo pięknie pokazują ich zagładę tutaj. Najpierw jest ruina finansowa. Dokładnie to oznacza tutaj w języku hebrajskim zagłada. I ma ona swoje następstwa, bo potem przychodzi zniknięcie, czyli dosłownie przychodzi, gdybyśmy dosłownie chcieli wejść tutaj, przychodzi śmierć. Najpierw ruina tego, co mają, a potem ruina tego, czym są. Zaczynają umierać. Bo nie potrafią żyć bez tego, kim i czym uczynił świat. Nie będę was tu zadręczał teraz hebrajskim. Ale jak wielu zostało już tak oszukanych, niektórzy dopiero w tym miejscu zawołają do Pana. Kiedy już nic nie ma, kiedy już jest nikim, dopiero wtedy zaczyna wołać. I Pan często w tym miejscu usłyszy grzesznika i wyratuje. Ale pomiędzy ruiną i śmiercią, jeśli zdążą wyciągnąć rękę do Boga, jest dla nich nadzieja. To jest to, co wiem z życia. A teraz dalej, jest trzeci etap. Kiedy już wszystko stracą, co mają, to jest to słowo zagłada. Kiedy umrą, umiera w nich wszystko to, czym są, to przychodzi trzecie. Przychodzi pogarda. Jest pogarda w Bożych oczach i kpiny w ludzkich. Jak można w takim stanie stanąć przed Bogiem, którego przecież według nich nie ma jeszcze do tego. I teraz czas wrócić i ocenić własne postępowanie i zakończyć może dzisiejszą lekcję. Gdy się drapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Myślę, że psalmista, widząc to, o czym tu powiedziałem,
wraca do swoich wątpliwości i wyznaje przed Bogiem: Panie, ja nic nie rozumiałem. Byłem jak taki zwierzak, takie bydlątko, które sobie żyje i tylko chce zaspokoić swoje potrzeby. Byłem głupcem. Nie mam się czym szczycić. Moje myśli mnie zwodziły. Jeżeli wiecie, chcecie coś dosłownie, to jako ciekawostkę wam powiem, że tutaj nie ma słowa juczne zwierzę. Dosłownie użyte tutaj słowo, to jest, nie bardzo to rozumiem, ale tak jest dosłownie, jest tu użyte słowo hipopotam. Dosłownie tłumacząc, wiem, co piszę po hebrajsku, nie wiem dlaczego. Byłem jak hipopotam, tak sobie zacząłem się zastanawiać, dlaczego, wiecie, krótko mówiąc, myślę, że to było, że celem tego, co tu jest powiedziane, było, byłem jak taki zwierz, który chce zaspokoić tylko tu i teraz, niech jakoś mu się układa, nieważne, co będzie potem. Interesowało tylko to, żeby mieć spokojne miejsce do spania i żerowania. Ale to nie koniec, bo Bóg mówi, że jeszcze jest nagroda, albo i nie. Jeszcze jest coś potem. I ostatnie wersety psalmu, 23-28. Najpiękniejsze moim zdaniem. Podsumowanie wszystkiego, co wam dziś chciałem powiedzieć. Wszystkiego, z czym dzisiaj naprawdę z radością i z pasją przed wami stanąłem. Lecz ja zawsze będę z tobą. Tyś ujął moją prawicę. Prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. I to, co teraz przeczytam, chciałbym napisać, jakby się dało widokówkę wysłać do nieba, to bym wysłał. Kogo prócz ciebie mam w niebie? A, chwała Jezusowi. Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce. Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. Bo oto giną ci, którzy od ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec ciebie. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. I zobacz, posłuchajcie, teraz koniec, zaraz kończę, ale muszę wam parę ważnych rzeczy powiedzieć. Możecie jeszcze chwilę posłuchać? Wiem, że jest 12, ale przesuńcie sobie zegarki do tyłu, jak się wam ma lepiej zrobi. Muszę wam coś powiedzieć. Zobaczcie, po pierwsze, po całym tym narzekaniu, po całym tym dołku, tej depresji, tej ciemności, Bóg zaczyna go prowadzić, kiedy wejrzał w Boże sprawy, rozpatrzył koniec tego świata. Bóg zaczyna go prowadzić, ujmuje jego prawicę, idą dalej jak przyjaciele. Jednak jest nagroda i koniec wszystkiego nie jest na ziemi. Wiecie, jak zawsze, zawsze w Biblii, jakbyś nie studiował prawdziwego Bożego Słowa, dochodzisz do miejsca zbawienia, do miejsca radości, które jest przez wiarę i nie z nas i Boży to dar. Amen. Do tego miejsca dochodzimy. Bądźmy tu wierni Panu. Zobaczcie, pierwszy list Piotra, 3:10 mówi, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać mi dobre, nie ma zazdrościć bezbożnym, nie ma na nich patrzeć. Ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Zobaczcie, stąd wszystko wychodzi. Nagroda jest nie byle jaka. Wczoraj jak to czytałem, jak sobie studiowałem ten psalm, włosy mi na głowie stanęły z wrażenia. Pobiegłem do kuchni, do mojej żony, mówię, słuchaj, aż mi włosy stoją z wrażenia na głowie, to co znalazłem. A wiecie, co ona mi odpowiedziała? To będziesz miał inną fryzurę teraz. Spytajcie się jej, tak? Jak mi powiedziała wczoraj. A ja mówię, słuchaj, to są wspaniałe rzeczy, które tu odkrywam. Nagroda jest nie byle jaka. To, bo co Pan mówi? Że prowadzisz mnie według swej rady i przyjmiesz mnie na koniec do chwały. I teraz posłuchajcie. Tutaj mamy takie słowo hebrajskie chabot, co ma dla niektórych komentatorów bardzo głębokie znaczenie. Oznacza to, że to nie jest takie, wiecie, religijne. Przyjmie mnie Pan do chwały. No, aleluja, cokolwiek to znaczy. Nie. To znaczy, że to będzie twoje odejście. To kabot teraz mówię tu. Twoje odejście nie będzie w strachu, w trwodze i w poczuciu jakiejś strasznej winy. Twoje odejście tam będzie w pełni pokoju, pewności Chrystusa i pewności tego, że to co nowe dopiero się zaczyna. To jest najlepiej, jak mogę zdefiniować to słowo. Nie będzie też pogardy ani zmarnowanego czasu, doświadczeń, dlatego kiedy odchodzi wierzący, to choćby kto umarł, to żyć będzie, bo on tak naprawdę tylko przechodzi przez most. I drugą radośnie szokującą prawdą jest to słowo przyjmiesz tutaj. Przyjmiesz mnie na koniec do chwały. Słowo przyjmiesz jest niesamowitym słowem.
czy inaczej lub weźmiesz, albo zabierzesz. To jest słowo lakach hebrajskie. Wiecie, gdzie to słowo jest jeszcze użyte? Skupcie się teraz. Chodzisz z Jezusem, tak? Jesteś wierny Bogu i na koniec, kiedy przychodzi twój dzień, Pan mówi, że lakach, że On przyjmie albo weźmie, zabierze cię do siebie, tak? I wiecie, gdzie jest jeszcze raz to słowo użyte? Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż lakach go Bóg, zabrał go Bóg. To jest to słowo. W chwale i zabrał. W chwale bez pogardy, bez strachu, bez zmarnowanego życia pójdziesz radując się Chrystusem i lakach zabierze cię, jak zabrał Henocha. Lecz ja zawsze będę z tobą. Tyś ujął moją prawicę, prowadzisz mnie według swojej rady, przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo oprócz ciebie mam w niebie? I myślę, że Henoch też tak myślał. Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. I coś, co porusza najmocniej. Przyjaźń z Bogiem. Kogo mam w niebie poza tobą? Gdy jestem z tobą, ziemia mnie nie cieszy. Nie muszę już spoglądać na nich. Nie cieszy mnie ziemia, bo jestem z tobą. Już tu na ziemi, zobaczcie, podoba mi się to, co mówisz, Panie. Jesteś dla mnie prawdziwy nie tylko tam, ale tu i teraz. Niesamowite wyznanie. Nie dziwię się, że Bóg chce takich ludzi zabierać. Takim ma być Kościół, bo wkrótce może zabrzmieć głos trąby. Takim masz być ty, bo nie znasz danych ci dni. I u nas, w naszej Biblii, 28 werset kończy się słowami o wszystkich dziełach twoich. Że będę opowiadał, prawda? O wszystkich dziełach twoich. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać o wszystkich Jego dziełach. Czy o wszystkich dziełach twoich. A wiecie, co znalazłem? Że w starych Bibliach jest jeszcze parę słów. Nie wiem, czy są dopisane, czy nie, ale postanowiłem, że wam o nich powiem. W Biblii Jakuba Wójka 1599 roku znalazłem tak to zdanie sformowane. Nie ma tego w naszych współczesnych tłumaczeniach. Nie wiem, czy było dopisane, czy nie było. Za głupi jestem, nie potrafię wam powiedzieć. Ale wiem jedno, że mi się podoba. I na pewno nie jest kłamstwem. Wiecie, co tam jeszcze było dopisane? Przyznam wam, jak było w Biblii w 1599 rok. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła, to jest nasze, i ten dopisek, w bramach córy Syjonu, czyli w bramach Jeruzalem. Będziemy siedzieć w Bożym mieście i opowiadać, co uczynił Pan. Dopisane czy nie dopisane, jest na pewno prawdą, bo Pan przygotował miasto. Amen.